proszę Państwa, kolejne pieniądze dla powiatu lubartowskiego. Dobra wiadomość, zwłaszcza dla gminy Kock, miejscowości Tarczyn, bo tam będzie przebudowa mostu na rzece Czarnej, no i oczywiście kilometr drogi, więc dla nas jest to ogromny zaszczyt, ale też i udogodnienie. Będziecie Państwo mieli wspaniałe możliwości przejazdu rowerem, bo będą też pobocza budowane, droga i most. Także wszystkich użytkowników drogi już dzisiaj zapraszam, powiedzmy pod koniec roku, do tego, żeby się nową drogą przejechać, bo rzeczywiście ostatni kwartał będzie tym czasem, kiedy zakończy się ta inwestycja. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy na tą inwestycję 1 630 000, za co serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze, bo te pieniądze na przebudowę dróg, mostów są dla nas niezbędne, żeby powiat się rozwijał, piękniał, ale też żebyśmy wypełniali te wszystkie obowiązki, które jako prowadzący, organ prowadzący tutaj wobec Państwa realizowali. Dziękujemy rządowi, prosimy o jeszcze, a Państwa zapraszam do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda to teraz, a pod koniec roku, żeby zobaczyć, jak się będzie jeździło już nowym mostem i nową drogą.